Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Dziś o obrazie własnego ciała. Co to jest obraz własnego ciała? To jest wyobrażenie, jakie mamy, jakie wprowadzamy w swój stan świadomości na temat naszego ciała. Kiedy najczęściej się to dzieje? Kiedy stajemy przed lustrem? No i patrzymy. Jak patrzymy na siebie w lustrze, to co najczęściej widzimy? Najczęściej widzimy nos za duży, uszy nie takie, włosy chciałybyśmy mieć proste, a mamy kręcone lub na odwrót. Poza tym widzimy wory pod oczami, widzimy brzuch, widzimy zbędne kilogramy, widzimy za chude nogi, za grube nogi, za wąskie biodra, za szerokie biodra i tak właściwie to widzimy bardzo dużo negatywów. Mężczyźni wcale nie mają lepiej, ponieważ badania wykazują, że mężczyźni widzą siebie o wiele mniej przystojni niż są w rzeczywistości. To wyobrażenie oczywiście kształtują sobie i tworzymy to wyobrażenie. To wyobrażenie jeszcze jest oczywiście skonfrontowane z tym, jaki jest ideał, a skąd się biorą te ideały, skąd się bierze to przeświadczenie, że powinniśmy wyglądać inaczej. Biorą się z dwóch rzeczy. Jedna rzecz to nasza rodzina, nasze korzenie, bo w zależności od tego, w jakiej rodzinie byliśmy wychowani, jeżeli matka walczyła ciągle z nadwagą, jeżeli nie dbało się o odpowiednie żywienie, jeżeli pewne zachowania żywieniowe na przykład były, no to to będzie nam ciążyło. Mało tego, mogę sobie przypomnieć, co do mnie mówili w dzieciństwie. Nie jedz tyle, bo będziesz gruba. Biegaj, zruszaj się i tak dalej, nie siedź tyle przed komputerem i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz, która kształtuje nasz obraz naszego ciała, to oczywiście są media. I tutaj jest jeszcze gorzej, ponieważ co media chcą zrobić? Przede wszystkim chcą sprzedać produkty. Dlatego to wyobrażenie piękna jest takie, a nie inne. No i co się okazuje, że my widzimy jędrne ciała, smukłe, wiecie, tutaj kibić smukła i wszystko jest cudowne i idealne. Nie do końca możemy temu wierzyć, no bo tam na pewno jest retusz, ale co się dzieje, jeżeli my patrzymy na swoje ciało w lustrze i my konfrontujemy to z tym, co mieliśmy w dzieciństwie i z tym, co usłyszymy w mediach, to oczywiście my czujemy się niedoskonali, czujemy się gorsi i to oczywiście wpływa na nasze poczucie własnej wartości, ponieważ ja nie czuję się idealna, ja chciałabym lepiej wyglądać, a wyglądam tak, jak wyglądam. Badania wskazują, że każda kobieta, która patrzy w lustro, to ocenia siebie jako o wiele grubszą niż jest w rzeczywistości. Podobnie, jeżeli jest jakaś osoba bardzo szczupła, to ona i tak ocenia siebie inaczej, bardziej grubo niż jest w rzeczywistości. Jeżeli zatem nie możemy do ideału dążyć, możemy dążyć, ale nie możemy tego ideału osiągnąć, ponieważ w populacji tylko 5% ludzkości może osiągnąć ten ideał, który kreują media. Więc generalnie my wiemy, że ten ideał jest nieosiągalny. No to co możemy zrobić? Możemy zrobić dwie rzeczy. Albo się możemy katować, możemy stosować dietę, iść na operację plastyczną, ulepszać siebie ciągle, ciągle, ciągle. Albo możemy zaakceptować ten stan rzeczy, jaki mamy. Czyli ja mam obraz swojego ciała taki i ten obraz ciała jest najlepszy, jaki mogę mieć, ponieważ ja dbam o siebie, zdrowo się odżywiam, zaczynam wprowadzać elementy jakiegoś sportu i to jest dla mnie najważniejsze, a nie jest najważniejsze to, jak ja wyglądam w porównaniu do ideału. Jeżeli ja siebie zaakceptuję, jeżeli ja siebie polubię, polubię swoje ciało, ponieważ to ciało codziennie daje mi energię, codziennie mnie nosi, moje serce codziennie pompuje krew i mogę się ruszać, mogę żyć, mogę biegać, mogę wykonywać różne czynności. To za to
niech będę wdzięczna, a nie skupiać się na tym, czego nie mam i jakie jeszcze mam niedoskonałości. Pomyśl o tym, jak ważne jest Twoje ciało dla Ciebie i doceń je, zaakceptuj. Miłego dnia.